trzy dni wcześniej, ale obchodzimy dzisiaj uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Święto wszystkich osób związanych z oświatą, ze szkołą, począwszy od pracowników administracji obsługi, poprzez nauczycieli, a skończywszy na Was, droga młodzieży, ponieważ jesteście nieodzownym elementem, żeby nie powiedzieć najważniejszym elementem systemu edukacji. Moi drodzy, Dzień Edukacji Narodowej, popularnie określany Dniem Nauczyciela, proszono mnie, żebym nie nawiązywał zbyt dużo do historii, żeby grupa, która przygotowała dzisiejsze przedstawienie, mogła też się wykazać znajomością historii tego święta. Moi drodzy, to dzień, który myślę jest jednym z dwóch takich najbardziej ulubionych dni w roku szkolnym przez Was uczniów. Tym drugim jest zapewne ostatni dzień roku szkolnego, czyli zakończenie zajęć. Natomiast tym drugim mam nadzieję, że jest to właśnie Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Moi drodzy, to taki moment, kiedy w różny sposób, w jakimś sensie nawzajem sobie dziękujemy za współpracę przez pozostałe dni w roku. Moi drodzy, nauczyciel, nie mówię to z tego względu, że też jestem nauczycielem, to bardzo ważna osoba w życiu każdego człowieka. Być może nie wszyscy z Was jeszcze w tym momencie to doceniają, ale gwarantuję Wam, że za lat naście, kiedy będziecie wracali pamięcią do lat szkolnych, wtedy z rozrzewnieniem i myślę z docenieniem będziecie myśleli też o swoich nauczycielach. Bo nauczyciel, moi drodzy, to trudny zawód. To zawód, który wymaga praktycznie ciągłego doskonalenia się swoich umiejętności, dopasowywania się do potencjału, możliwości poszczególnych oddziałów, tak żeby tę wiedzę przekazać Wam w sposób najbardziej zrozumiały, skuteczny, tak żeby ta wiedza przełożyła się później na Wasze doświadczenia życiowe. Nauczyciel to zawód, który dzisiaj w dużej mierze jest pewnego rodzaju wolontariatem, moi drodzy. Sami doświadczyliście kilka miesięcy temu okresu strajków nauczycieli. Być może to nawet było dla Was radosne doświadczenie, bo nie było zajęć. Aczkolwiek, moi drodzy, to nie o to chodzi. Ktoś powie, że jak komuś źle być nauczycielem, to niech idzie na kasę do dyskontu. Pewnie dalibyśmy radę. Pytanie jest, czy Pani z kasy, z dyskontu, nic jej nie ujmując, przyszła i by Was nauczała w takim stopniu, w jakim wymagaliby tego Wasi rodzice i Wy również. Dlatego, moi drodzy, myślę, że jest to dobry moment jakiejś formy wdzięczności. Nie chodzi mi tutaj w żadnym wypadku o wdzięczność materialną, ale o zwykły uśmiech, przygotowywanie się z lekcji na lekcję, o to, żebyście docenili, że każdy z nas wkłada całe swoje serce, żeby Wasza wiedza była coraz szersza, coraz bardziej przydatna do codziennego życia. Tak jak my, nauczyciele, wkładamy to też całe swoje serce, żeby Was jak najlepiej do tego życia przygotować. Jestem święcie przekonany, że za kilka lat i Wy, i my będziemy z tego tytułu usatysfakcjonowani, bo każdy z nas będzie miał poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, nauczyciele to zawód, w którym tak naprawdę doskonalimy się przez całe życie. Jest mi niezmiernie miło wręczyć dzisiaj akt nadania najwyższego stopnia awansu zawodowego jednemu z nauczycieli naszej szkoły. Zapraszam serdecznie Panią Renatę Kozdoj. Minione wakacje Pani Renata Kozdoj stanęła przed komisją i śpiewając zdała egzamin na stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak powiedziałem, najwyższy stopień awansu zawodowego w strukturze oświaty, przynajmniej na ten moment. I pozwólcie, że w imieniu warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty wręczę teraz Pani Renacie Kozdoj akt nadania tegoż stopnia awansu zawodowego. Serdecznie jednocześnie gratuluję. Myślę, informacja, która Was najbardziej ucieszy.
najbliższy poniedziałek to będzie dzień bez zajęć dydaktycznych. Natomiast jeżeli tak pokochaliście tę szkołę, to oczywiście szkoła w poniedziałek będzie czynna. Jeżeli ktoś ma życzenie, żeby sprawować nad nim opiekę, zajęć opiekuńczą wychowawczą, to serdecznie zapraszam, moi drodzy. Kto wie, może coś takiego się wydarzy. A teraz, żeby już nie przyciągając, pozwólcie, że oddam głos młodzieży, która przygotowała dalszą część Akademii. Proszę bardzo, dziękuję serdecznie. Po raz ostatni mam zaszczyt prowadzić apel, ponieważ zakończyła się kadencja dotychczasowego samorządu uczniowskiego. 3 października tego roku wybrano nową radę. Korzystając z okazji, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, koleżankom i kolegom za miłą współpracę. W wyniku wyboru w skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego weszli jako przewodnicząca Oliwia Ślęzek z klasy 1 CG, jako zastępca przewodniczącej Nikolem Anczak z klasy 1 DP, a sekretarzem została Weronika Matej z klasy 2 D. Zapraszamy. Nieraz przyszły nam wspólnie dzielić chwile radosne, pełne uśmiechu oraz smutne,
pełne rozgoryczenia i rozczarowania. Najważniejszy jest jednak fakt, że zawsze możemy liczyć na pomoc grona pedagogicznego, które przygotowuje nas do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłą przyszłość. Nauczyciele podjęli niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o nasze dalsze, nieznane losy. Składamy im za to doskonałe podziękowania, wykrzykując głośne „Dziękujemy”. Różne są drogi wiodące przez życie i różne ludzkiej dobroci są style. Jest też i taki, bez pozy, reklamy, bez pawich piórek i skrzydeł motylich. Dobroć, co płomień jasnej życzliwości w czynu realne kształty przeobleka i całym życiem wiernie, nieprzerwanie, trwa w służebnictwie drugiego człowieka. Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy, tym, którzy cierpliwie i z pasją tłumaczą zawiłości życia, tym, którzy poświęcają nam swój czas, troszczą się o nas i wspierają. Naszym nauczycielom dedykujemy część artystyczną. Choć wiem, że trudnej pracy masz tak wiele.
nieszczęsne zadania i tragiczne wzory. Jawią się w snach moich niby jakie smory. Nie o takich snach, matematyczko droga, marzyła jeszcze wczoraj uczennica młoda. Zatłóżże, zatłóż, ma pani kochana, o matematyce mam myśleć od rana. I to myślenie tyle czasu mi zajmuje, że na naukę już sił brakuje. Nieszczęsne zadania i tragiczne wzory, od dawna straszne, nocne zmory. Po co my smutne oczy za sobą ciągniecie? Żalu mi przydajecie? Niechże się wreszcie tu ma stać stanie, bo uczyć się tej chemii nie jestem już w stanie. Niechże się tu maciak dzieje, nie masz nadziei. I ściąga beczki w niwecz, podpowiadania na nic. I to wszystko przez ciebie, moja miła pani. Chemiczka dała dwie jeno, tak mnie w tej szkole bardzo licho ceni. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim. Ma droga polonisko, tym postępkiem swoim. Niby nic, a jednak tak to było. Jedną malutką pałką tak wiele by było. Ach, gdybyż to ta jedna tylko była. Cóż, kiedyś tych więcej dotąd postawiła. Przez ciebie matka często frasuje, przez ciebie ojciec wieczorami mnie pilnuje. Czy serce masz z kamienia, droga polonisko? Żeś obróciła w niwecz, co lubię, to wszystko. Umieć to nie znaczy zawsze być samą. Można umieć na szóstkę, można umieć inaczej. Umieć, żeby zawsze i wszędzie mieć piątkę. Wierzę, że tak można, gdy ściągę mi ktoś da. Umieć, żeby zawsze wszędzie mieć szóstkę. Wierzę, że tak można, gdy ściągę mi ktoś da. Yeah.
Wielkiego też się ucz. Jeśli nie, ten fakt jest znany, że kamienie będziesz tłuc. Cztery pałki masz z polskiego, a z tej matmy chyba z pięć. I z biologii swoga pani też postawić maję chęć. Cztery razy dwa to osiem, każdy dobrze o tym wie. Kiedy uczeń ma to w nosie, to tragicznie jest źle. W geografii to tam trafi, na biologię też mam fobię. Na ręce do techniki nie mam wśród domu. Lubię chodzić na plastykę, kocham również gimnastykę. A to chemia, ale skąd? To życiowy jest mój błąd. Na historię chodzę w kraknie, różne daty znam przypadkiem, a języki te trzy lata to życiowa wielka strata. Już od września w szkolnej izbie wiem wszystko o katechizmie. To w teorii, a w praktyce czasem biegło bez zachwycą. Drodzy pedagodzy, w dobie powszechnej tolerancji prosimy patrzeć łaskawszym okiem na umiejących inaczej. Prosimy również uzbroić się w cierpliwość i przeczekać nasze wybryki.
Moi drodzy, dziękując uczniom klasy pierwszej D po gimnazjum i drugiej D wraz z opiekunami, panią Dorotą Siszewską i panem Sebastianem Sikorskim. Myślę, że macie wielkie szczęście, że nie macie w tej szkole takich nauczycieli, do których musielibyście mówić w ten sposób, jak tutaj właśnie wasze koleżanki i koledzy. To jest, myślę, dla was najważniejsza nauka z tego krótkiego spotkania. No cóż, moi drodzy, macie nieco przedłużony weekend. Na tym zajęcia w dniu dzisiejszym dla was się kończą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.